Na ławę. Gościem Radia Katowicy jest dziś ksiądz Bogdan Kania, Wydział Duszpasterstwa, moderator do spraw nowej ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże, dzień dobry, witamy Państwa. Szczęść Boże, witam serdecznie. Środa Popielcowa, zwana inaczej Popielcem, w tym roku przypada 14 lutego Dlatego, że Środa Popielcowa to święto ruchome, które wypada zazwyczaj między 5 lutego a 10 dniem marca. No, w tym roku wypada walentynki, co może nieco zmienić plany niektórych chrześcijan. O tym za chwilę na pewno z Państwem też porozmawiamy. Porozmawiamy z księdzem, a Państwo będą słuchali tej rozmowy. Popielec rozpoczyna Wielki Post. Bez wątpienia. Popielec, który nawiązuje do 40-dniowego postu Jezusa na pustyni, gdzie przebywał 40 dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Między Popielcem a Wielkim Czwartkiem są 44 dni. I to są dni wyjątkowe dla osób, które w sposób pogłębiony chcą przeżyć te tajemnice. Tak jest, zgadzam się z tym, co. Pan redaktor tutaj powiedział: 40 wyjątkowych naprawdę dni, które powinny być dobrze przeżyte przez chrześcijan. Myślę, jest to pewna propozycja dla katolika, dla chrześcijanina, aby ten czas wielkiego postu. W tym czasie Wielkiego Postu mógł bardziej popatrzeć w swoje serce. Ale nie znaczy smucić się. Nawet w tej rozmowie, zresztą ten przekaz internetowy to pokazuje, ksiądz uśmiecha się, bo człowiek poszczący to nie jest człowiek smutny. Myślę, że nie. To jest człowiek, który zastanawia się nad swoim życiem, nad swoją tożsamością, ale też może popatrzeć, co może zmienić, aby mieć w sobie więcej radości, aby mieć więcej Boga, aby mieć więcej pokoju w swoim sercu. W kościele katolickim głowy wiernych są posypywane popiołem. Kapłan w tym czasie wypowiada znamienne słowa: Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz lub nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Tradycja wywodzi się z judaizmu, miała symbolizować pokorę i pokutę za popełnione grzechy. Obecnie jest to raczej symbol przygotowania się do wielkiego postu, który zapowiada święta wielkanocne. Więc, w perspektywie tego oczekiwania, jest coś wielkiego, coś wyjątkowego. Mhm. Tak, jest coś wyjątkowego. Rzeczywiście, czas zmartwychwstania, czas wielkiej radości. pokazujący to, że nasze życie nie kończy się tutaj na Ziemi. Te słowa, które pan tutaj akurat przytoczył, z prochu powstały się, w obrócisz, znakomicie to pokazują. Że człowiek jest kruchy. Że dobra tego świata, to może o które często tak zabiegamy, o które się troszczymy, yy, które tyle nas tak bardzo nas pochłaniają, kiedyś przeminą i pokazują to idealnie, że to nie to jest najważniejsze w życiu, ale że serce, sumienie i właśnie te drugie słowa, które zostały tutaj zacytowane, nawracajcie się, zmień serce, zmień patrzenie, popatrz, że świat ten to nie jest najważniejszy, ale jest coś więcej, jest pewna wieczność. Na którą tak naprawdę czekamy? Popiół powstaje ze spalonych palm z ubiegłorocznej niedzieli palmowej. Rytuał został wprowadzony w XI wieku przez papieża Urbana II. Co więcej, w niektórych regionach Polski istniał również obyczaj posypywania popiołem pól, co miało wywołać urodzaj w nadchodzących plonach. To oczywiście rzeczy tradycyjne. Środa popielcowa nakazuje post ścisły, który jest jakościowy i ilościowy, i o tym też trzeba dzisiaj pamiętać. Oznacza to, że w ciągu dnia można zjeść maksymalnie trzy posiłki, w tym jeden dosyta. Pewnie słuchający nas doskonale to wiedzą. Należy również pamiętać, że w ten dzień nie można spożywać mięsa. No i w tym roku katolicy chyba powinni byli przełożyć kolację z ukochaną osobą na inny dzień, chyba że się spotykają przy tej kolacji, która nawiązuje do środy popielcowej. Myślę, że powinni, katolicy powinni przełożyć tej kolację, a przede wszystkim myślę, zakochani powinni zatrzymać się i zadać sobie pytanie, co dla nas jest najważniejsze. Czy jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy ważniejsze staje się rzeczywiście Dzień Świętego Walentego, czy ważniejsza staje się, staje się ta Środa Popielcowa. I myślę, że dla wierzących nie powinno być tu jakichś większych wątpliwości. Walentynki, walentynki, które na wszystkie możliwe sposoby od pewnego czasu, od kilku lat, są w Polsce także prezentowane, kojarzone są już raczej z komercją. A przecież patronem tego dnia jest Święty Walenty, wspomniany tutaj. Więc wyjaśnijmy, jak to jest naprawdę. Tak, jest. jest oczywiście, że patronem tego dnia jest Święty Walenty. Tylko dzisiaj świat patrzy rzeczywiście, co zrobić, aby nawet przy pomocy Świętego zarobić. To, to jest czym, ta komercjalizacja, o której... To o mówię. czym Pan rzeczywiście wspomniał, że dzisiaj rzeczywiście czas dyskotek, czas zabaw, czas kina, czas kolacji, czas świętowania, wręczania sortuszek i tak dalej. Zrobić wszystko, aby nawet tego świętego Walentego przenieść do tej komercji. A tak naprawdę, ja sam sobie zadaję pytanie, ile tych zakochanych, którzy świętują te walentynki... Wytrwa wie, w wierności? Wytrwa w wierności, ale wie cokolwiek o tym świętym najpierw. To proszę księdza, co powinniśmy wiedzieć o świętym Walentyn? O nim tak naprawdę dużo nie wiemy, urodził się rzeczywiście w III wieku, żył w III wieku, yy, powstaje dużo legend na jego temat. Jedna między innymi z legend, która mówi rzeczywiście, że w jednym z cesarstw był tym, który błogosławił związki rzeczywiście mężczyzny i kobiety, ale był człowiekiem również, który bardzo opiekował się chorymi i stąd też jest patronem ciężko chorych osób. Jest nawet. Przypisuje się mu jeden z cudów, rzeczywiście, yy, gdzie nałożył ręce na młodą dziewczynę niewidomą i nagle odzyskuje zdrowie. Stąd rzeczywiście, myślę, powinni zakochani modlić się za jego wstawiennictwem, ale w tym dniu, w tą wielką w środę popielcową, nie przekładać go ponad ten dzień, który jest dla nas, katolików, szczególnie ważny. No warto. i jest takie pewne odniesienie, kojarzące się ze świętym walentym, skoro już rozmawiamy w walentynki, to znacznie głębsze, to znaczy miłość do drugiego człowieka rozumiana nie tylko jako miłość kobiety i mężczyzny, ale miłość do drugiego człowieka w ogóle pogłębiona. Tak należy pewnie spoglądać także i na Świętego Walentego. Skoro mówimy o wielkim poście i o środzie popielcowej, nie można również zapomnieć o tym, że Wielki Post kultywowany jest także w innych kościołach chrześcijańskich. On ma troszkę inny wymiar, na przykład u prawosławnych i u grekokatolików post Zaczyna się od tak zwanego czystego poniedziałku i czystego wtorku. Kto z Państwa zachował taką czystość w poniedziałek albo wczoraj. A z kolei protestanci obchodzą czas pasyjny, w którym główną uwagę przykłada się do refleksji i duchowego przeżywania. To absolutnie nie odbiega od pojęcia w kościele katolickim tego okresu. Tak, dzisiaj rzeczywiście. Ten, ten czas wpatrzenia się w krzyż, w pasję, w mękę. To, czy mówi rzeczywiście często te nabożeństwa, czy gorzkich żali, czy dróg krzyżowych w piątki, o tym przypominają. Czas męki, czas śmierci, ale później rzeczywiście dochodzimy do tego czasu radości, że jestem ten, który z miłości umiera za nas. Skoro rozmawiamy refleksyjnie, ale i z uśmiechem, i w sposób absolutnie przyjemny, przypominając, zarówno o Środzie Popielcowej jak i o tym Święcie Zakochanych to możemy chyba na koniec spuentować, że bo tak się kalendarz poukłada, że kto w tym roku świętuje Walentynki w popielec, ten w Wielkanoc będzie miał prima aprilis. Tak się składa w tym roku. Tak się to składa. Dziękuję bardzo Ksiądz Bogdan Kania, Wydział Duszpasterstwa Moderator do Spraw Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej w ten wyjątkowy popielcowy poranek. Przy okazji Święta Zakochanych był moimi państwa gości. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże.